Witam Was, moi drodzy, na spacerze wspólnym i małym wspólnym rozmyślaniu. Ja jestem szczęśliwy, że to mam psa, że to była bardzo dobra decyzja, kiedy się zdecydowałem na to, bo jestem zmuszony do chodzenia po lasu, muszę go wyprowadzać. I dzięki temu mam kontakt cały czas z naturą, z dźwiękami natury. Ale czasami idę do parku też, czy tam do lasu i słucham muzyki. I ta muzyka bardzo różnie na mnie działa. O tym chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, że muzyka, tak, to wibracje, które wpływają gdzieś tam na nasz mózg. Wszystko jest wibracjami. I też jest tak czasami, że pewna taka pesymistyczna muzyka, taka depresyjna, na mnie dobrze działa, bo jestem zdołowany i mi trudno wyjść z tego nastroju tak po prostu, o tak. Dlatego czasami chcę pobyć w takiej jakiejś depresji, w takim smutku, przeżyć coś. I słucham dość depresyjnej muzyki przez jakiś czas. I mam wrażenie, że jestem wtedy rozumiany. To tak jakby współgra ze mną. Ale na przykład dzisiaj idę sobie i YouTube korzystam, nie? Tak jak Wy na pewno. I YouTube sugeruje mi wiele takich do przesłuchania utworów, które ja już dawno słucham, lubię, powtarzam sobie je, to jest, słucham je wielokrotnie, YouTube mi je proponuje. Niektóre są tam takie melancholijne, załóżmy, i ja coś słucham, nagle czuję, że nie, ja tego nie chcę, mi to nie pasuje, potrzebuję czegoś fajniejszego, weselszego, coś, co będzie mi taką motywacją do działania, do pozytywnego myślenia. I włączał sobie odpowiedni utwór. Hallo. I wtedy zmieniam po prostu. To takie jest wygodne, że sobie raz naciskam i leci nowy kawałek. Wykonawca, który mnie dzisiaj motywuje i pobudza we mnie całkiem przyjemne uczucie. I teraz, moi drodzy, po pierwsze to chciałem zwrócić uwagę na to, że ten wykonawca, którego sobie słucham, już nie żyje wiele lat, a mimo wszystko to dla mnie dobrze działa. I u każdego na pewno to jest bardzo indywidualne, jakie to są zespoły muzyczne, jaki to tam jest wykonawca, żyje czy nie żyje, ale możemy sobie tak w sekundę zmienić muzykę i zmieniać swoje samopoczucie. To jest w zasięgu naszego działania, w naszych rękach. My mamy na to wpływ i o tym decydujemy. I teraz coś głębsza myśl, bo nie chodzi mi tylko o takie mądre korzystanie z muzyki, ale o to, że tak naprawdę nie same dźwięki na nas wpływają i nie tylko te obrazy, które tam widzimy na YouTubie, te nagranie, ale w nas, w naszej wyobraźni budzą się pewne wspomnienia, jakieś takie mamy skojarzenia. Tak naprawdę to działa w naszym umyśle. To jest, związane jest z naszą wyobraźnią. Tam pojawiają się obrazy w związku z tym, co słyszymy czy widzimy, i te obrazy wzbudzają w nas jakieś uczucia. No, to ma związek ze wspomnieniami bardzo często. I teraz pomyślałem sobie, że mamy też wspomnienia w związku z różnymi sytuacjami w życiu, z ludźmi, nie? I wiecie, jest taki wielki problem, coś dla nas bardzo szkodliwego, a więc żywienie czy trzymanie takiej w sobie urazy do kogoś. Ktoś kiedyś nas wkurzył, zrobił, skrzywdził nas i my czujemy ból wewnętrzny, kiedy tylko myślimy o tej sytuacji, o tym człowieku. W nas ciągle pojawia się ból, krzywda. Jesteśmy, no możemy powiedzieć, obrażeni na tego człowieka. Żywimy taką urazę. I nie jest to dla nas dobre, nie jest to zdrowe, bo ten człowiek, dawno go nie widzimy, sytuacja miała miejsce wiele lat temu, a może ten człowiek już nie żyje, może to był mój ojciec, czy też inny człowiek, który mnie skrzywdził. A ja dalej żywię tą urazę. Jest to
szkodliwe i bezużyteczne. To jest, nawet kiedy się na kogoś gniewamy, tak naprawdę my nie wpływamy na tego człowieka, chyba że mu wkurzył mnie i dostał ode mnie cios fizycznie, no to go skrzywdziliśmy. Odpłaciliśmy mu za swoją krzywdę, za to, że nas zranił, obraził, czy tam coś zrobił przeciwko nam. Ale w większości przypadków to ludzie nas wkurzają, są sytuacje jakieś w pracy i my cały dzień to w sobie nosimy. I to jest tak, że sami chorujemy z tego powodu. Jesteśmy źli na człowieka, a sami hodujemy w sobie raka. Taka jest prawda. Żywienie do kogoś, zachowanie takiej urazy przez lata, to hodowanie w sobie raka. I nie tylko, że tego człowieka nie widzimy, być może on już umarł, być może to jest ktoś z naszych rodziców, ktoś, kto nas w dzieciństwie skrzywdził, a my dalej żywymi urazę chowamy, hodujemy w sobie raka, a temu człowiekowi już dawno nic nie możemy zrobić. I ja sobie tak dzisiaj pomyślałem, że to tak trochę jak z YouTube'em. Miałem też przez wiele lat urazę do swojego ojca. U nas tam była wojna w domu, alkoholizm, agresja, dużo krzywdy, ale też były fajne minuty, fajne wspomnienia, czasami tak było. I dzisiaj, tak jak na YouTubie, ja próbuję włączać sobie te kawałki wspomnień, które budzą we mnie przyjemne uczucie. To znaczy, nawet jak się pojawiają jakieś uczucie krzywdy i wspomnienia, to ja wszystko jedno wyszukuję sobie tych kawałków w związku z moim ojcem, tych wspomnień, tam jakieś wyjazd na ryby, na grzyby, coś tam razem robiliśmy, było wesoło. Zwracam uwagę na to, tego słucham, jakby, tak jak na YouTubie, świadomie przełączam wspomnienia, te obrazy, które gdzieś tam są, a te obrazy właśnie dzieciństwa, one wpływają na mój nastrój. Po co mi żywić tą urazę i w sobie hodować raka? To dobre jest dla mojego zdrowia, nawet po to, żebym ja dzisiaj miał lepszy dzień, miał chęć coś robić. Ważne jest, abyśmy do nikogo w ogóle w życiu nie żywili urazy. Bo wtedy tylko siebie krzywdzimy, nie krzywdzimy tych ludzi. Abyśmy umieli przebaczać. I to jest taki sposób, aby przełączyć, jakieś znaleźć dobre wspomnienia w związku z tym człowiekiem i na tym się skoncentrować. Jeśli nie z tym, to z innym. Tak czy inaczej wyłączyć, tak jak na YouTubie, to te wspomnienia, te obrazy, które działają na nas destruktywnie, które nas dołują, gdzie czujemy krzywdę, ból, jakąś urazę do człowieka. Nie wiem, co o tym myślicie, ale wydaje mi się, że to jest praktycznie wykonalne, że to jest też jak na YouTubie w zasięgu naszej ręki. Obrazy, które mamy. W związku z ojcem naprawdę dzisiaj mam większość przyjemnych obrazów. Nie żywię urazy, żyję w jakimś takim już w harmonii, w spokoju. Tak jakbyśmy już sobie wszystko przegadali i raczej nie wracam do krzywdy, nie ma u mnie uczucia gniewu, nienawiści, którą kiedyś czułem, tak, do ojca w związku z dzieciństwem. No cóż, czekam też na wasze komentarze. Może macie jakieś fajne też myśli na ten temat. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.